Rada Miejska uchwaliła zmiany dotyczące selektywnej zbiórki odpadów. Od 1 lipca bielszczanie będą również osobno segregować szkło. W Bielsku Białej powstanie 50 punktów do przyjmowania wniosków o udzielenie świadczenia w ramach programu Rodzina 500+. Uprawnionych do skorzystania z finansowego wsparcia w mieście jest prawie 13 tysięcy dzieci. Miejski Zarząd Dróg przygotowuje się do remontów kolejnych ulic. Jedną z nich jest 700-metrowy odcinek ulicy Frycza Modrzewskiego. Bielszczanka Renata Piątkowska, autorka książek dla dzieci z rąk Rzecznika Praw Dziecka, odebrała Order Uśmiechu. Rada Miejska uchwaliła zmiany dotyczące selektywnej zbiórki odpadów. Od 1 lipca bielszczanie będą również osobno segregować szkło. Zasady segregowania szkła są proste. Wrzucać je będziemy do osobnych worków lub pojemników. Szanowni Państwo, 22 marca 2016 roku na ostatniej sesji Rady Miejskiej zostały przyjęte nowe uchwały w sprawie gospodarki odpadami regulujące zasady selektywnego zbierania szkła u źródła. Od tego czasu mieszkańcy Bielska Białej będą zbierać oprócz odpadów suchych i mokrych również selektywnie szkło. Przez szkło rozumiemy opakowania szklane, to jest butelki, słoiki po żywności, napojach, po kosmetykach, po chemii domowej. Szkło, które będziemy wyrzucać, ma służyć do przekazania do recyklingu. Dlatego musi być czyste, wolne od zanieczyszczeń, bez nakrętek metalowych, kapsli, korków i tym podobnych rzeczy. W domach jednorodzinnych będziemy zbierali szkło w specjalnych, dedykowanych do tego workach. Worki będziemy wystawiać raz w miesiącu do odbioru przez firmę wywozową, zgodnie z harmonogramem, który otrzymamy na początku wakacji. W budynkach wielorodzinnych, w blokach, w kamienicach będziemy zbierać szkło do znanych w naszym mieście już dzwonów, czyli pojemników typu iglo, gdzie będzie na kilka budynków jeden pojemnik i tam będziemy zanosić opakowania szklane. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, to jest właściciele firm, fabryk, sklepów, a także budynków użyteczności publicznej, będą gromadzić selektywnie szkło od 1 stycznia 2017 roku. W drugiej połowie 2016 roku będzie prowadzona akcja przyjmowania deklaracji i deklarowania pojemników na te odpady. Poza tą jedną zmianą wszystko inne w zakresie gospodarki odpadami zostaje bez zmian. Również opłata za gospodarowanie odpadami pozostaje w dotychczasowej wysokości. Wywiad z kierowniczką Biura do Spraw Gospodarki Odpadami kręciliśmy na terenie prawie już gotowego punktu selektywnej zbiórki odpadów obok Centrum Handlowego Gemini. Nie bez powodu. Już niedługo bowiem jego otwarcie. Od połowy kwietnia tego roku rusza filia PSZOK-u przy ulicy Krakowskiej. Znajdujemy się w tej chwili przy ulicy Leszczyńskiej Straconki, to jest przy rondzie koło Gemini Park. Powstaje tutaj nowy PSZOK dla mieszkańców Bielska Białej, gdzie będzie można dostarczać wszystkie odpady problemowe, czyli te, których nie możemy wrzucić do przydomowych pojemników na odpady suche i mokre. Do tego miejsca samochodami osobowymi lub osobowymi z przyczepką będziemy mogli przez 6 dni w tygodniu przywozić odpady remontowo-budowlane z remontów naszych mieszkań, również odpady wielkogabarytowe, odpady zielone z przydomowych ogródków, elektrośmieci, chemikalia, puszki po farbach i tym podobne rzeczy. Chciałam również przypomnieć, że już wkrótce, bo 2 kwietnia, w tym miejscu, jeszcze przed uruchomieniem PSZOK-u, odbędzie się świetna impreza przyjmowania surowców wtórnych w zamian za ekotorby z autorskimi rysunkami znanych i lubianych grafików, m.in. Andrzeja Mleczki, Andrzeja Rysuje Milewskiego, czy naszych bielskich artystów, a także osób, które biorą czynny udział w życiu artystycznym i ekologicznym naszego miasta. Serdecznie Państwa zapraszamy między godziną 9 a 17 przy ulicy Straconki 1. W Bielsku Białej powstanie 50 punktów do przyjmowania wniosków o udzielenie świadczenia w ramach programu Rodzina 500+. Uprawnionych do skorzystania z finansowego wsparcia w mieście jest prawie 13 tysięcy dzieci. Podczas wtorkowej sesji Rady Miejskiej prezydent miasta Jacek Krywult w odpowiedzi na interpelację radnego Romana Matyi przedstawił najświeższe informacje na temat przygotowań miasta do wypłaty zasiłku w ramach ogólnopolskiego programu rządowego Rodzina 500+. Sprawa jest z punktu widzenia logistycznego bardzo, bardzo poważna. Nie było takiej jeszcze akcji. W naszym mieście prawo do tego zasiłku, czy jak nazwać, będzie miało 13 tysięcy dzieci.
Proszę sobie zdać sprawę ze skali, jaką musimy wziąć przedsięwzięć, żeby tę sprawę załatwić. To znaczy muszą wszyscy wziąć ankiety, muszą te ankiety łącznie z załącznikami dostarczyć i musimy wziąć i wydać decyzje administracyjne. Na każde 500 zł musi być wydana, czyli około 13 tysięcy decyzji administracyjnych musimy wydać. Dla porównania powiem, że miesięcznie Urząd Miejski około 550 pracowników wydaje około 10 tysięcy decyzji, a teraz mamy wydać kilkunastu ludzi więcej niż miesięcznie 550 ludzi wydaje. Chcę powiedzieć, że kluczową sprawą jest program komputerowy, który mamy otrzymać. Tego programu na dzisiaj nie mamy i od terminu, kiedy ten program otrzymamy, to nie Bielsko-Biała, tylko cała Polska, żeby była jasność. I od jakości tego programu no będzie zależało, w jakim tempie będzie realizowana wypłata tych 500 plus, nazwijmy to umownie. Tego, co media przynajmniej pokazują, czy przekazują, są problemy, bo to jest program, który jest nakładany na program pomocy społecznej Empatia i oprócz tego są dwa inne programy brane pod uwagę. No i teraz pytanie, czy ten program jest przetestowany i jak on będzie wyglądał, no bo to są decyzje finansowe, ktoś za te wypłaty musi odpowiadać. Jeszcze raz powtarzam, my mamy, wyprodukowaliśmy ulotkę, również informacje bardzo szerokie, będzie około 50 punktów, gdzie będziemy zbierać deklaracje. Jeśli chodzi o koszty i jakie środki dostaniemy. Na ten rok mamy otrzymać około 1 169 000 na tą akcję. Pod umowy będziemy decyzje podpisywać, bo decyzje będziemy podpisywać administracyjne. One będą podpisywane do września 2017 roku. Ponieśliśmy oczywiście już pewne koszty, bo musieliśmy zaadaptować jeden z budynków, około 150 tysięcy kosztowało, wyposażenie 50 tysięcy, plus oczywiście założenie sieci komputerowej, centrali telefonicznej, to są nakłady inwestycyjne, które ponieśliśmy już. Częściowo otrzymaliśmy pieniądze, wystąpiłem do wojewody, że to są, że jeszcze potrzebujemy. Tam było około 220 tysięcy właśnie te sprawy pierwszego kroku, żeby te sprawy załatwić. No, będziemy się starali robić wszystko, żeby ten tłum 13 tysięcy wziąć i rozłożyć jakoś w czasie. Są decyzje rządowe, że myślę, że ta informacja powinna dotrzeć do tych zainteresowanych, że obojętnie kto kiedy złoży w ciągu 3 miesięcy tą deklarację, to otrzyma te środki, także nie jest tak, że kto pierwszy złoży, to dostanie, a kto nie złoży, to nie dostanie. Także myślę, że tutaj też powinni wszyscy zainteresowani być tego świadomi, że nie ma co do pierwszy czy drugi dzień od razu wziąć, starać się złożyć tą deklarację. Miejski Zarząd Dróg przygotowuje się do remontów kolejnych ulic. Jedną z nich jest 700-metrowy odcinek ulicy Frycza Modrzewskiego. Remont ulicy jest częścią większego planu obejmującego kompleksową poprawę dróg w okolicach Starego Miasta. Start robót w czerwcu. Ulica Frycza Modrzewskiego wchodzi w tym roku do realizacji jako jedno z zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy remontów ulic na terenie Starówki. Jest to odcinek od ulicy wykonanej już modernizacji. To jest ulica Krasińskiego do ulicy Wyspieńskiego. To jest około 708 metrów. Będzie tam wykonana totalna przebudowa, czyli wymiana pełnej konstrukcji nawierzchni jezdni, uporządkowanie mediów podziemnych, wykonanie nowych chodników. Nawierzchnia będzie bitumiczna, z tym, że miejsca postojowe, które tam będą wyznaczone, będą wykonane z istniejącego klinkieru, który odzyskamy i w ten sposób będzie uporządkowany cały ciąg. I planujemy tą realizację na okres lipiec, sierpień. Rozpoczniemy to pod koniec czerwca,
aby jak najmniej było utrudnień, a szczególnie dla dzieci, które wędrują tam w tym rejonie do szkoły. Bielszczanka Renata Piątkowska, autorka książek dla dzieci z rąk Rzecznika Praw Dziecka, odebrała Order Uśmiechu. Uroczystość odbyła się w sali koncertowej Bielskiej Szkoły Muzycznej w obecności zaproszonych gości i oczywiście dzieci. Całe zaś wydarzenie nie było zwykłym wręczeniem medalu, lecz prawdziwym pasowaniem na kawalera Orderu Uśmiechu. Aktu tego dokonali wyróżnieni wcześniej kawalerowie, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i ksiądz Piotr Satkiewicz. Przede wszystkim dziękuję wszystkim dzieciom. To wy jesteście sprawcami tej cudownej dzisiaj uroczystości. Dziękuję dzieciom, które pisały wnioski do kapituły, przygotowywały je jak umiały najpiękniej i najlepiej i nauczycielom, którzy się życzliwie pochylali nad tymi pracami i wysyłali je na ręce Międzynarodowej Kapituły. Tylko dzięki wam tutaj jestem. Janusz Korczak powiedział, że kiedy dziecko się śmieje, to uśmiecha się cały świat. I ja mam nadzieję, że moje książki sprawiają, że wy się uśmiechacie. Mam nadzieję, że czytając je, jedni z was uśmiechają się tak ostrożnie, tak troszkę tylko pod nosem. Inni mają uśmiechy od ucha do ucha, a jeszcze inni zaśmiewają się do łez, do posikania włącznie, jak mi donoszą, takie przypadki mają miejsce. I bardzo dobrze. I za to właśnie dziękuję, za te wszystkie wasze uśmiechy, ponieważ one wróciły dzisiaj do mnie zwielokrotnione w postaci tego wspaniałego orderu. Gdyby was nie było, gdyby nie było waszych uśmiechów, nie byłoby mnie tutaj dzisiaj. Także kłaniam się państwu wszystkim i bardzo, bardzo raz jeszcze dziękuję. Warto podkreślić, że Order Uśmiechu jest przyznawany dorosłym przez dzieci. Akcja zapoczątkowana w Polsce ponad 50 lat temu obecnie ma charakter międzynarodowy. Renata Piątkowska jest 992. kawalerem Orderu Uśmiechu.